Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiejszy film to kolejny produkt z Road to Russia, tym razem multipack. W środku dwie karty limitowane. I sześć saszetek, może karty limitowane zostawimy na później, skoro są odwrócone. Zaczniemy od razu z saszetkami. No i miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej niż starter paku. Takie mamy bazóweczki, a kartą specjalną jest ponownie Goal Machine Milik. Jego tu chyba mam 4 sztuki. To jest chyba najczęściej wpadająca karta, jeżeli chodzi o moje unboxingi. Kilku kart bazowych na pewno nie mam, które tutaj pokazałem. Fans favorite Arjen Robben, również go już mam. Kolejny fansik, tym razem z Walii, Ledley. I takie oto bazóweczki. Dobra, pierwsza karta limitowana. Ha. Znowu Sergio Aguero. No tutaj mamy key playera z Włoch, Verratti. Takie bazówki. Mats Hummels, również powtórka. Defensive Rock. No i ostatnia saszetka. I na sam koniec druga limitka. I mamy Koke Fans Favorite. A z bazóweczek tacy zawodnicy. No i mamy Wesleya Snydera z Holandii. Czyli kolejna limitka do kolekcji. Jak widzicie, no też nie był multipack za specjalny. Głównie fansy i defensive rock. Zobaczymy, co będzie w puszce małej i dużej. Dzisiaj na filmie to wszystko. Jeśli Wam się podobał filmik, to łapka w górę. Zapraszam Was na moje następne unboxingi. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.